Witam Państwa na terenie budowy naszego parkingu przed szpitalem, który jest budowany z pieniędzy Starostwa Powiatowego i tutaj naprawdę dziękuję zarządowi, pani staroście za zaangażowanie się w pozyskanie tych środków z Polskiego Ładu, które zostały pozyskane, aby ten parking powstał. Parking przede wszystkim ułatwi dostęp do szpitala pacjentom, zwiększa się liczba miejsc parkingowych, będzie oświetlenie, będzie on monitorowany, będzie to naprawdę nowoczesny parking. Budujemy jednocześnie zatokę autobusową, żeby autobusy w ruchu miejskim mogły tutaj spokojnie sobie przystawać, dowozić pacjentów, przez co się ułatwi naprawdę dostęp do naszego szpitala. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie w budowie. A najważniejsza rzecz, że może uda nam się oddać ten parking przed terminem, to znaczy w końcówce sierpnia. Jesteśmy na wizycie gospodarskiej, na takim małym przeglądzie postępu prac na parkingu przy szpitalu. Bardzo się cieszę, że prace przebiegają bardzo sprawnie. Widać już praktycznie, jak ten parking będzie wyglądał. Cieszę się, że ponad 150 miejsc parkingowych plus bezpieczne szlaki komunikacyjne spowodują to, że mieszkańcy naszego powiatu, osoby przyjeżdżające do szpitala będą mogły sobie w bezpieczny sposób zaparkować samochód i oczywiście dojść do szpitala. Również przy tej inwestycji mamy remont schodów. Wszystko to razem będzie tworzyło całość, która mam nadzieję będzie bardzo pożyteczna dla naszych mieszkańców. Jeszcze będzie zatoka autobusowa, oczywiście tak jak była, ale w bardzo takiej dogodnej lokalizacji, tak aby wysiadanie z autobusu nie stwarzało niebezpieczeństwa bezpośredniego wychodzenia na ulicę, tak jak to było wcześniej. I myślę, że te wszystkie prace zakończą się właśnie przed terminem, na co mieszkańcy na pewno też bardzo czekają. Systematycznie obserwuję postęp prac budowy parkingu przy szpitalu w Sochaczewie. Jestem w stałym kontakcie z panią starostą Jolantą Gonta, z jej zespołem, z dyrektorem szpitala, panem Robertem Skowronkiem. Zależy nam, żeby ten parking jak najszybciej mógł służyć pacjentom. Tu będzie ponad 150 miejsc parkingowych, będzie zatoka autobusowa, tak żeby ci, którzy dojeżdżają autobusami, też mogli łatwo dotrzeć do szpitala. Każdy, kto przyjeżdżał do szpitala albo we własnych sprawach, albo odwiedzając rodzinę, bliskich, przyjaciół, wie, że pod szpitalem w Sochaczewie był problem z miejscami do parkowania. Chcieliśmy to rozwiązać, ale jak to w mniejszych miejscowościach, w powiatach pieniędzy brakowało. I mam satysfakcję, że tu też pomógł Rząd Prawa i Sprawiedliwości, dotacja na budowę parkingu przy szpitalu w Sochaczewie. Przekazywałem promesę na ręce pani starosty, na ręce pana dyrektora zespołu szpitala i te prace idą bardzo sprawnie. Pierwotnie terminem zakończenia parkingu przy szpitalu, oddania go pacjentom do użytku, była jesień tego roku, ale mamy informację, że te prace przyspieszyły, że uda się ten parking oddać dużo wcześniej. Ja trzymam kciuki, żeby to był termin końca wakacji. Wierzę, że ten termin uda się dotrzymać, bo ten parking będzie służył tym, którzy przyjeżdżają do szpitala albo sami potrzebują pomocy w szpitalu, albo przyjeżdżają zatroskani o swoich bliskich, o swoje rodziny i tutaj muszą zaparkować samochód. Na pewno będzie wygodniej, na pewno będzie bezpieczniej. Dziś jesteśmy z taką wizytą, oglądając, jak wygląda postęp prac na parkingu przy szpitalu i dzisiaj mogę powiedzieć dziękuję wszystkim, którzy pilnują tego harmonogramu. Bardzo ważna sprawa dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego.